W jednym z ostatnich filmów informowaliśmy o słowach byłej dziewczyny Boxdela Magdy, która wyznała na jednym ze swoich TikToków, że Michał nadal do niej wypisuje i usiłuje ją poderwać. Tym razem dziewczyna poszła o krok dalej i pokazała na jednym z kolejnych nagrań wycinek kolejnej wiadomości od Barona, w której ten w dość bezpośredni i ordynarny sposób, ale jednak komplementuje jej urodę. Ja myślałam, że on po tych TikTokach da mi spokój. Ale zobacz, sam. Jest jeszcze gorzej. I co ja mam w tym wypadku zrobić? Jak widać, włodarz Fame postanowił napisać do swojej byłej wiadomość o treści Chyba zacznę TikToki nagrywać, może do mnie też Boxdel napisze. Tując, wyruałbym cię po tych TikTokach do jebana. Ciekawostką, na którą internauci zwrócili uwagę, jest to, że pomimo iż Magda narzeka publicznie na to, że Michał wciąż do niej wypisuje, to postanowiła zaserduszkować jego w cudzysłowie komplement. W obliczu głośnego filmu Boxdela na tom... Ja powiem tylko tyle, ogólnie dla mnie jest to śmieszne, ta dziewczyna jest strasznie dziwna, bo ona co jakiś czas próbuje wyciągać jakieś rzeczy na Boxdela, tak jakby go, nie wiem, chciała szantażować, chuj wie o co tam chodzi. Ja uważam, że jednak jak jesteś w związku, zrywasz z kimś, to zostawiasz prywatę dla siebie, a jeżeli wiadomości o takiej treści ci się nie podobają, bo mogą ci się nie podobać, to jest coś takiego jak zablokuj. A ona zamiast go zablokować, serduszkuje mu wiadomość, po czym wstawia to na story. No jeżeli to nie jest szukanie atencji, to nie wiem co nim jest, serio. Kacika, którego treść przytaczaliśmy wam w poprzednim odcinku i w którym gościnnie w roli narratora wystąpił również Amadeusz Ferrari. Wszystko wskazywało na to, iż to właśnie ten materiał jest elementem wspólnego projektu, który panowie zapowiadali niedawno. Ja mam już film o tobie na czarną godzinę. Natalia, wydaje mi się, że na tym materiale możesz powiedzieć tylko takie rzeczy, że dobijałoby się do mnie 1000 dziewczyn dziennie, pytając, czy nadal jestem singlem. No nie oszukujmy się, co możesz powiedzieć? Co mogłabyś na mój temat powiedzieć? Że co? Że jestem opiekuńczy? Że mam pysznego penisa? Że jestem zabawny? Uroczy? Słodki, romantyczny? Innych haków raczej nie masz. Chociażby na Twitchowej transmisji na żywo u Wojtka Goli. Inne zdanie na ten temat ma Kuba Wątor, czyli dziennikarz portalu Goniec.pl, który często udziela się w szeroko pojętych wątkach freakfightowych. Wątor napisał bowiem we wtorek na swoim twitterowym profilu, iż ów projekt w rzeczywistości ma okazać się kolejną freakfightową organizacją, którą zachować ma niespotykany dotąd poziom dymów, a bohaterami pierwszej gali mają być m.in. właśnie Amadeusz, a także Denis Załęcki czy Nathan Marcoń. Cytując, ma ona mieć dużo bardziej zadymiarski charakter nie tylko niż Fame MMA, ale także niż Cloud czy Prime. Właśnie pod tym względem ma być dla nich konkurencją, podczas gdy Fame musi trzymać pion, mając u boku poważnych partnerów biznesowych. Poziom dymów i frikowości ma też oznaczać niespotykane do tej... Nie wiem skąd Wątor takie informacje posiada, ale myślę, że ma rację. Proszę. Gdyby Boxdel poczekał z filmem na Chica, to by ten nie spierdolił do Hiszpanii. No ale chyba nie jest problem ściągnąć kogoś z Hiszpanii, nie? Tam jest tradycja, także... Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc gdzie problem, nie? Informacji dostępnych w podlinkowanym przez dziennikarza artykule jego autorstwa wynika ponadto, że premierowe wydarzenie planowane jest na wrzesień. Ja już bardzo dawno temu, bo z 2 miesiące, słyszałem taką plotkę, że federacja tego typu faktycznie ma powstać. Podobno miało być to z ramienia Fame'u, natomiast miało być tajemnicą, miało nie być sygnowane logotypem Fame, miało nie być przekazu medialnego, który mówiłby o tym, że te projekty są bliźniacze. Miałoby to właśnie mieć mniejszą ilość zahamowań, że tak powiem. Mi się wydaje, że Fame generalnie ostatnio wyraża dużą dozę frustracji, bo na Fame wylewa się wiadro pomyi. Ludzie narzekają, że te Fame'y są nudne, że one są bardzo powtarzalne, że są niedymogenne i tak dalej. Fame ma świadomość tego, że też pewnych granic przekroczyć nie może, zwłaszcza jak teraz też z Kanal Plusem zaczęli współpracować, to podejrzewam, że jakieś tam wytyczne mają. O Stadionie Narodowym to nawet się wypowiadał nie będę. I co po prostu dostarczyć produkt, gdzie nie będą pod lupą. Tylko wydaje mi się, że jak już wyszło do świadomości publicznej, że te projekty są ze sobą połączone bliźniaczo, no to jednak są dwie opcje. Opcja numer jeden taka, że Fame powie hej, faktycznie to nasz drugi projekt, ale będzie niepowiązany. Albo opcja numer dwa, że plany się trochę zmienią, bo myślę, że jeżeli tam byłyby jakieś naprawdę mega mocne dymy... BDT przesyła 2,93 zł. WKTS jest ekstradycja, a tu minął rok, a tu dalej nie jest w Polsce. Różnica polega na tym, że Stewart przede wszystkim jest obywatelem Wielkiej Brytanii, więc...
Wielka Brytania nie musi go wydawać, jeżeli się nie mylę, to pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że ja nie wiem, czy dotychczas udowodniono mu jakieś winy. Ja nie wiem, czy to się nie procesuje. Wiesz, to, co jest dowodem dla internautów, na przykład, niekoniecznie jest dowodem prawnym. Te rzeczy nie zawsze idą ze sobą. Nie zawsze idą ze sobą w parze. Także jak mniemam, to się po prostu nadal kotłuje, nadal jest to badane i po prostu jest śledztwo w toku cały czas. Potwierdzające jego doniesienia, dlatego do tego newsa należy podchodzić z dystansem i traktować go bardziej jako ciekawostkę. Z podobnego założenia wyszli użytkownicy Twittera, którzy zasypali Kubę lawiną prześmiewczych komentarzy, dając. Dobra, ludzie sobie z tego bekę robią, no bo faktycznie gdzieś tam Wontor nie ma teraz najlepszego PR-u w internecie, ale ja też słyszałem takie plotki, że coś takiego jest w planach. Czy finalnie dojdzie to do realizacji, nie wiem, ale plany i rozmowy na ten temat były na 100% prowadzone. Dając mu do zrozumienia, że nie do końca zawierzają jego słowom. W niedzielę na kanale Żurnalisty ukazał się podcast z gościnnym udziałem Popka. Materiał był pierwszym dłuższym publicznym wystąpieniem rapera i frikowego zawodnika od czasu jego bardzo głośnej w cudzysłowie zoofilskiej afery oraz leczenia, którego następnie się podjął. Ponad półtora godzinna rozmowa była dla Popka swego rodzaju sposobem na rozliczenie się z przeszłością, którego Paweł chciał dokonać w związku z wewnętrzną przemianą, którą przeszedł, a w zasadzie nadal przechodzi. W wywiadzie zdecydował się on na. A przypadkiem nie jest tak, że Popek to już pierdzi co najmniej od 3 lat, jak to on się bardzo nie zmienił? Bo coś tam kojarzę, że ta gadka już się pojawiała. A szczerą. To jest ogólnie typowa gadka uzależnionej osoby. Ja mam ambiwalentne podejście do tych ludzi, bo z jednej strony oni są ofiarami własnej głowy, ale z drugiej zaś strony ćpunom, narkomanom, alkoholikom, im nie wolno ufać. Ja sam mam w rodzinie jednego wujka, który miliony razy przychodził na kolanach, przepraszając za to, co odpierdzi. Mówiąc, że nigdy więcej się nie napije, był na odwykach i nigdy się nie zmienił. A jeżeli się zmieniał, to na miesiąc, maksymalnie na 2, i po 2 miesiącach znowu sikał pod siebie, pijąc małpki z pobliskiego monopolowego. Ludzie, którzy są uzależnieni, mówią nieprawdę, notorycznie, to są notoryczni kłamcy. Poza tym problem polega na tym, że nauk obdziera cię ze wstydu, z jakiegoś poczucia godności. Ja serio niestety, na szczęście udajszej rodziny, ale się tego naobserwowałem kiedyś. No nie wiem, znam taką sytuację, nie będę mówił o kogo chodzi. Tak, bo ja kiedyś bardzo zero-jedynkowo podchodziłem do osób, które borykają się z różnymi uzależnieniami. Mogę nawet powiedzieć, że jednej osoby na swój sposób nienawidziłem w dzieciństwie. Przez to, że uważałem, że jest po prostu chodzącym problemem i zwykłym kłamcą. Na dzień dzisiejszy uważam troszeczkę inaczej. Znaczy, moje zdanie jakoś drastycznie się zmieniło. Po prostu uważam, że te osoby są ofiarami własnego mózgu, są ofiarami własnej słabości i te wszystkie kroki, które one podejmują, to w jaki sposób ranią swoich bliskich, ranią osoby, którym na nich zależy, robią to nieświadomie w dużej mierze. W sensie, ten nauk naprawdę nimi rządzi. Ja znam taką historię, gdzie gość pojechał do dziewczyny. Pojechał do dziewczyny i chciał, żeby mu dziewczyna kupiła małpkę, bo nie miał pieniędzy. I ona odmówiła. Powiedziała, że jest alkoholikiem i nie może pić alkoholu, ona mu małpki nie kupi. No i on ją strasznie, strasznie, strasznie męczył, tak, że była nieznośna, aż ona zadzwoniła do jego matki i mówi, że nie wie, co ma zrobić, że już nie daje rady, że nią prześladuje z tą małką i tak dalej. I ona mu powiedziała: słuchaj, tak w dużym skrócie, kup mu tą małpkę, niech da ci spokój i go zostaw. Serio, to ten człowiek cię zrani. Ona kupiła mu tą małpkę i w momencie, w którym ona poszła kupić mu małpkę, bo to było na tym, na dworcu głównym, poszła do sklepu kupić mu małpkę, to on wszedł do drugiego sklepu i kupił drugą małpkę, tylko powiedział, że nie ma pieniędzy, i w zastaw dał swój telefon. Nie wiem, kto to w ogóle za klient był, że ten telefon przyjął, ale przyjął telefon. Powiedział, że telefon w zastaw w zamian za małpkę może być. Bo on powiedział, że on zwróci pieniądze niedługo, że pójdzie do domu i przyjdzie z pieniędzmi. Trzymaj telefon w zastaw. Dał swój telefon w zastaw. Ona wraca z małpką, ten ma małpkę w ręku i mówi do niej, że telefon dał w zastaw. I ona nie miała wyboru, więc musiała pójść i zapłacić za drugą małpkę, żeby telefon mu odzyskać.
To są ofiary swojego mózgu. Ci ludzie są obdarci wtedy ze wstydu. Oni są obdarci tak naprawdę z jakiejkolwiek godności, bo dla nich jedynym celem życiowym jest konsumowanie w tym przypadku kolejnej butelki alkoholu, nie? I ja wiem, że ludzie się strasznie wkurzają na to. Przede wszystkim ludzie, którzy w swojej rodzinie mieli osoby uzależnione, czy sami borykali się z różnymi nałogami. I ja nie mówię, że jestem wolny od nałogów, bo też na pewno dużo nałogów mam. Między innymi moim nałogiem jest jedzenie burgerów. To też jest nałóg. To też jest nałóg. Umówmy się. Ten tryb życia, który ja prowadzę pod kątem gastronomicznym, też jest nałogiem. Jest bardzo ciężko trzymać dietę dłużej niż miesiąc, bo za chwilę mam ochotę na coś smacznego. Natomiast ja nadal tak uważam, nadal to podtrzymuję, że osoby uzależnione to są słabe jednostki i nie możemy robić wszystkiego, żeby dostosowywać swoje życie pod tych ludzi. Czyli mam na myśli tutaj wprowadzanie na przykład zakazu handlu alkoholem po godzinie 22, między innymi. Zakazu handlu alkoholem na stacjach paliw na przykład. Dla mnie to jest debilizm. W sensie uważam, że układanie prawa pod słabe jednostki nie jest rozwiązaniem. Nie tyle. Możecie mnie hojtować. Opowieść o swoim dzieciństwie i kolejnych etapach życia, a także czynnikach, które popchnęły go do nałogu, a następnie... Przechodząc do konkretów, w trakcie rozmowy Bobek sam przyznał, iż w ostatnim czasie dotknął dna zarówno pod kątem mentalnym, jak i medialnym i dopiero ostatnia terapia, którą przeszedł, uświadomiła mu, że prowadząc hulaszczy styl życia ciągnął na dno również swoich bliskich. To właśnie jego partnerka oraz dzieci okazały się głównym motywatorem do zmiany swojego podejścia i wyjścia na prostą, jako że Popek zrozumiał w końcu, iż to oni są jego prawdziwymi przyjaciółmi. Jakby z tym szacunkiem, ja no nie chcę być jakimś sędzią, ale ja w takie hasła nie wierzę. Dopiero po 20 latach zdaję sobie, czy tam po 10 latach zdaję sobie sprawę z tego, że krzywdzi nie tylko siebie, ale swoją rodzinę i niby wcześniej tego nie wiedział, niby wcześniej łez żony nie widział, nie zdawał sobie sprawy z tego, że jak sika pod siebie po alkoholu, to żona jest zraniona, to dzieci są zranione. To jest takie pierdolenie. Każdy sobie z tego zdaje sprawę, tylko przegrywa z nałogiem i tyle. To jakby nie pierdolę populizmów, nie? Przyjaciółmi, a nie o... Wyjątkowo, nie? Osoby, które pojawiały się wokół niego tylko przy okazji imprezowania. Z perspektywy czasu Mikołajów ocenił, że feralna akcja z owczarkiem niemieckim tak naprawdę uratowała mu życie, zmuszając go de facto do wizyty w ośrodku. Na mentalnie, medialnie i to otworzyło mi oczy. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że te moje picie panie krzywdzi tak dookoła ludzi, że zostawią mnie najbliżsi i nikt już się mnie nie będzie trwał. Ale dwójka moich dzieci i Kaśka to jest mój największy skarb. No ja musiałem czekać 45 lat, żeby do tego dojrzeć. Jakby. W trakcie roz... Ja życzę serio gościowi, żeby wyszedł z nałogów, ale osobiście nie daję mu więcej niż rok. Tak szczerze. A jak się uda mu, to szapoba i jestem w ciężkim szoku. Mowy nie zabrakło też ciekawostek z życia Popka, w tym tych dotyczących finansów, a konkretniej tego, ile zarobił i wydał na szeroko pojęte imprezowanie. Na każdym odwyku też masz pracę taką magisterską do wykonania. W połowie terapii musisz obliczyć, ile przypiłeś, przyćpałeś, przerwałeś pieniędzy swoim tym. To się nazywa piciorys. No i mi wyszło około 17,5 miliona złotych. A ile zarobiłeś? No chyba to wszystko, co zarobiłem, to dałem, nie? Paweł wypowiedział się również na temat swoich kontrowersyjnych tatuaży. Raper przyznał, że nie zmieniałby w swoich dziarach nic poza wytatuowaniem swojej twarzy, której aktualnie się wstydzi. Dodał, że został on wykorzystany przez tatuażystę, który specjalnie doprowadzał go do jeszcze większego upojenia alkoholowego, byleby zrealizować projekt i wybić się na jego plecach. Zostałem wykorzystany. Ej, to bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, że delikatna drama była z tym tatuażystą, który go tatuował, mianowicie drama internetowa polegająca na tym, że dużo osób mówiło, że ten typ jest ogólnie takim, który ma jakieś mocne zaburzenia, że ludziom za darmo mordy tatuuje, coś takiego. Panie potwornie, przez tego zjeba, co mi to mordę wydziarał, który mówił w wywiadach, że on absolutnie nie dziara ludzi po pijaków, sami jeba biegło po wódkę, tylko żeby mnie wciągnąć, bo wiedział, że można mi wyczuć, że można mnie manipulować po pijaku, po narkotykach, tonaszową i chciał się wybić na moich plecach cały tatuaż twarzy. Usuwam. Ja bym był trzeźwy, podejrzewam, że takiego czegoś bym nie zrobił, nie? Popek pierwszy raz obszernie odniósł się również do samej akcji z owczarkiem. Przyznał, że cała sytuacja miała miejsce około 3-4 lata temu i była efektem tak zwanej odklejki spowodowanej używkami, czego dziś bardzo się wstydzi. Podcast z Sariusem będzie w niedzielę, myślę. Jutro nagrywamy podcast, jutro dostanę pewnie na dysku film, więc myślę, że w niedzielę będzie publikacja.
zajmujące się szeroko pojętą obroną praw zwierząt, bardzo mocno zinterpretowały uwiecznione na nagraniu zajście i zgłosiły go do prokuratury, zarzucając mu czynności seksualne wobec psa, a także wplątując w aferę znajdujące się ponoć w tle małe dzieci. Popek przyznał, że było to z ich strony niezwykle podłe zagranie, ponieważ nic takiego nie miało miejsca, a prokuratura oczyściła go ze wszystkich zarzutów i umorzyła sprawę, co udowodnił, pokazując na wizji dokument z tą decyzją. Tu jest papier od kancelarii prawniczej, że wszystkie zarzuty zostały usunięte, umorzone. Od prokuratury jeszcze nie dostałem, ale to jeszcze gdzieś przyjdzie. Nawet mi nie postawiono zarzutów. Wszystko zostało jakby umorzone. Nawet nie miałem statusu oskarżonego, tylko w charakterze świadka. I zasłużyłem na pocisk i na pogardę z tego tytułu. Zgadzam się, ale nie zasłużyłem na takie rzeczy, żeby dokleić mi łatkę dla Mikołajów. Ja nie wiem, tak zupełnie poważnie. Słuchaj, jak? Ja osobiście uważam, tak, to jest taka moja osobista po prostu gdzieś tam opinia, że Popek nie jest zoofilem, ale jest zaburzonym ćp***em. Ja za półtorej miesiąca odbieram RS3 z salonu, ale nie będę na ten temat odcinka nagrywał, bo nie chcę się flexować. Potem to też nie jest flex już w tych czasach kupić auto takie, ale mam skonfigurowany samochodzik, zamówiony, za półtorej miesiąca jest tutaj odbiór. W trakcie podcastu nie zabrakło też czysto frikowego wątku, a konkretniej omawianego przez nas w jednym z ostatnich odcinków pozwu, który Popek otrzymał od Federacji Fame za złamanie zakazu konkurencji poprzez dołączenie do Prime'u. Mikołajów potwierdził, że przegrał sprawę z największą polską frikową federacją, w związku z czym po uprawomocnieniu się wyroku będzie musiał zapłacić jej 209 tysięcy złotych kary. Zdradził również powody swojej decyzji o zmianie frikowych barw, informując, że jego zarobki w Fame oscylowały na poziomie 500 000 zł za walkę, natomiast w momencie, gdy skończył mu się kontrakt, lecz wciąż obowiązywał zakaz konkurencji na rok, Prime zaproponował mu 750 tysięcy oraz gwarancję pokrycia ewentualnej kary nałożonej właśnie przez Fame. Tymczasem, jak przyznał raper, po średnio udanej gali Paweł Jóźwiak i spółka wypłacili mu jedynie 300 tysięcy złotych i aktualnie pozostało mu jedynie... Jak zrobisz prawko kiedyś, to zrób live'a z pierwszej jazdy po ulicy, legalnie wpłacam 500 zł na pierwsze auto, serio. Bartek! Przysięgam, że to zrobię, jeżeli faktycznie masz zamiar tutaj zdonatować rapcia. Powiem więcej... Pod koniec następnego miesiąca będą IRL-e zjazd. Będą IRL-e zjazd. W sensie szkoleniowych jazd. No. Nie liczyć na to. Półtora miesiąca, w chuj mam, jak się mówi. To, że dotrzymają oni słowa i uregulują jego należność wobec Fejmu. Teraz czekam na urzędnik wyroku i moi... Mam nadzieję, że Jóźwiak dotrzyma słowa i spłaci tą karę, którą zapierdolił Fame na mnie. 209 tysięcy. Raper dodał także, że nie przewiduje powrotu do tego świata. W podcaście u żurnalisty poruszonych zostało również wiele innych ciekawych wątków dotyczących życia Popka, dlatego zachęcam... Będzie pod koniec miesiąca następnego jazda autem. Może zaproś Ferrari albo Kubańczyk na dwa bieguny, myślę, że one byłyby ciekawe. Dzięki, stary, pomyślę, stary. Link do filmu w opisie. Mamy aktualizację w sprawie występu Tomasza Oświecińskiego na gali Fame 22 na Stadionie Narodowym. Przypomnijmy, że po ostatnim programie Face to Face z Gregiem aktor opuścił studio po niezwykle ofensywnym i przepełnionym bluzgami dotyczącymi współpracy stracha z policją telefonie Denisa Załęckiego, a następnie już na swoim Instagramie poinformował, że z powodu rzekomej kontuzji nie wystąpi na wydarzeniu. W kolejnych dniach Oświeciński kontynuował swoją aktywność na Instagramie. Najpierw wstawił on na swój profil kompilację wulgarnych i przepełnionych kryminalnym stangiem wypowiedzi Denisa, którą strachu skwitował w tajemniczy sposób, dzwoniąc na infolinię Stadionu Narodowego, która wita się z rozmówcą następującymi słowami. Witamy na PGE Narodowym, w miejscu pozytywnej energii. No właśnie, pozytywnej energii. Następnie Tomek przeprowadził na Instagramie live'a, podczas którego miał okazję odnieść się do incydentu ze studia, a zapis jego wypowiedzi pojawił się następnie na portalu MMA.pl. Ze słów stracha wynika, iż nie spodziewał się tak ostrego telefonu podczas programu i dość mocno go to dotknęło. Następnie obejrzał jednak program ponownie i zmienił podejście do ofensywy Denisa, jednak zwrócił uwagę na coś innego, a mianowicie postawę prowadzącego rozmowę Ulfika, który miał w jego opinii teoretycznie zakazywać poruszania tematów kryminogennych, a jednak w życiu... Tutaj ciężko objąć jedną ze stron, dlatego że ja wiem, jak to wszystko w Fejmie od wewnątrz wygląda i zgaduję, bo nie wiem, ale zgaduję, że było tak. Woko przesyła 2 zł i 93 grosze. Siema, będzie jakaś liga grana dziś. A nie, zobaczymy. Będzie tak. Pewnie było tak. Tomek, słuchaj, nie no, zawalcz u nas. Spokojnie, nie będzie żadnych tematów, że się rozjebał.
Jeśli nie będzie tematów kryminogennych, będziemy takie rzeczy moderować i nie będziemy takich telefonów w ogóle dopuszczali do studia. Będziemy takie osoby rozłączali. Spokojnie, Tomek, nie będzie takich tematów. Podpisz kontrakt. No i Tomuś podpisał i dlatego się wkurzył. Bo tak zachował się jak Faja, że się na nich rozpalił potem do Stadionu Narodowego i jakiegoś rycerza moralności nagle robi z siebie, bo tam o moralność jakoś nadmierną to bym go nie posądzał tak szczerze. Mniej więcej wiem, jak to wewnątrz wygląda, więc ja zgaduję, że taka rozmowa się pojawiła i myślę, że Tomasz po prostu Oświęcimski poczuł się wielce urażony faktem, że jednak dla zasięgów wyciągnęli te tematy. Ja mam takie ambiwalentne też podejście w tej kwestii, bo uważam, że wiesz, można na przykład nie zgadzać się na to, żeby ktoś ci rodzinę obrażał, nie? Można interweniować. Można nie zgadzać się na to, żeby ktoś cię pomawiał różne rzeczy. Ale w momencie, w którym ktoś gdzieś tam mówi prawdę odnośnie twojej przeszłości, no to myślę, że cenzurowanie tego jest nie do końca na miejscu i tyle. W rzeczywistości świetnie bawić się słuchając wyzwisk w stronę Stracha, jego postawa może mieć wpływ na ewentualne problemy z dopięciem organizacji gali. Cytując, natomiast ten grubasek Ulfik miał z tego naprawdę zwałę, po prostu śmiał się z tego, tak szyderczo mówił, że nie musieliśmy poruszać tego tematu i był przy tym taki zadowolony z siebie. Super, że jest zadowolony z siebie. Myślę, że jeśli ta gala się nie odbędzie, to dużą zasługą w tym wszystkim będzie miał właśnie ten grubasek Ulfik. Myślę, że on sam tej decyzji nie podjął, ktoś tam mu pomógł mu podjąć tę decyzję. Tak czy siak, myślę, że to był taki gwóźdź do trumny. W ten sposób Oświeciński w pewnym stopniu zasugerował, że gala numer 22 może być zagrożona, a jeszcze tego samego dnia dał do zrozumienia, że w cudzysłowie macza on w tym swoje palce. Strachu opublikował bowiem relację, na której znajduje... A to ja akurat uważam, że wiecie, dużo osób będzie przeklaskiwać dla Stracha, bo Fame jest mocno nielubiany. Nie dziwię się, bo tak szczerze sobie bardzo tu dużo naważyli też mleka. Teraz muszą to wypić, natomiast gość godzi się na to, żeby brać w tym wydarzeniu udział. Gość zna historię tej marki, że tak powiem. A potem jak nie dotrzymali do końca obietnicy, którą mu dali i ktoś wyciągnął jego przeszłość, to zachował się jak mała dziewczynka, tupnął nóżką i próbuje komuś interes utrudnić. No ja osobiście nie propsuję tego typu zachowań, tak szczerze. Znajduje się przed urzędem miasta stołecznego Warszawy, jednocześnie siedzibą prezydenta miasta, co wskazuje na to, że miał on tam odbyć jakieś spotkanie. Na nagraniu aktor przykłada palec do ust w geście uciszania, a następnie umieścił na nim hashtag stop patologii. Do działań Oświecińskiego odniósł się na ostatnim live'ie aferek Boxdel, który dość lekceważąco skwitował jego ruch i ocenił, że jego reakcja jest zdecydowanie przesadzona, po czym dodał, że zasugerował Rafałowi Pasternakowi, by zamiast Stracha zwerbować do federacji Taziego, czyli streamera Kick, który świetnie pokazał się na gali Prime 9, deklasując na przestrzeni trzech rund Pasuta. Napisałem. Oni zachowali się jak to on też. Tylko oni zachowali się w przypadku tego, że dali mu słowo, je złamali, to on też zrobił to samo i dał im słowo, je złamał. Dał słowo, że zawalczy na Narodowym, powiedział, że jednak nie zawalczy, jest 1-1. A gdzieś tam próbowanie utrudnienia komuś biznesu dalej w taki sposób, żeby gdzieś tam event się nie odbył, no to jest takim cwaniackim ruchem. No ja takich rzeczy nie propsuję, to nadal to takie rozpieranie się na kolegów. Aha! Widzowie, wizualizacja live'a za miesiąc. Będę w jakimś tanim Renault siedział. Podążam w stronę marzeń. No zobaczycie, tak będzie. Mówiłem dzisiaj do Rafała Pasternaka, prezesa Fame, ponieważ powiedziałem, że słuchaj, jeżeli ten Oświeciński się wycofał, potem idzie gdzieś tam do miasta, pierdoli coś w ogóle, bo mu Denis Załęcki przez telefon powiedział coś, że jest konfidentem i tak dalej, jego to zabolało, kurwa, i płaczki, kurwa, płaczemy, kurwa, bo mnie wyzywał od konfidentu, o Boże, kurwa, straszne, i się wycofał, no to postanowiłem, że fajnie byłoby tego, wciągnąć Tazego po prostu. Jest to sytuacja win-win, ponieważ Tazy jest zawodnikiem Prime, więc troszeczkę się też na tym turnieju zbuduje, a da zajebiste show, tak więc wydaje mi się, moi drodzy, że Tazy zawalczy w turnieju na Narodowym. W ostatnich odcinkach informowaliśmy o kontynuacji afery pomiędzy szalonym reporterem a Krzysztofem Stanowskim, która weszła niedawno na jeszcze wyższy poziom, a wszystko to za sprawą opublikowanego w końcu przez Stana filmu na Matysiaka. Mimo wyczerpującego materiału, który dość mocno obnaża przeszłość szalonego i wskazuje, że wielokrotnie w swoich tłumaczeniach zabrakło u niego szczerości, Tomek nie składa broni i stara się kontratakować dziennikarza m.in. poprzez swoją aktywność na Twitterze. To właśnie tam Matysiak wrzucił post z filmem, podczas którego informuje, że w celu wskazania kłamstwa Stanowskiego wybrał się na Ukrainę, by udowodnić, iż nie otrzymał zakazu wjazdu na teren naszego sąsiada. Krzysiu, pozdrawiam z Ukrainy. Tej Ukrainy, o której tak wczoraj kłamałeś o moim zakazie do niej wjazdu. Z tego miejsca, gdzie spędziłem wiele czasu na pomaganiu ludziom, co ty przekreśliłeś wczoraj, chcąc tylko mnie zdyskredytować, bo powiedziałem o tobie prawdę. Jesteś zerem.
Taka jest prawda. W tym samym nagraniu reporter poinformował, że od dłuższego czasu z różnych stron spływają do niego bardzo ciekawe doniesienia w temacie Stana, w związku z czym on również nagra na jego temat dedykowany film, w którym postara się wypunktować jego postać. Ale zobaczymy, co ty chowasz, bo czas naszej medialnej spiny dużo ciekawostek na twój temat do mnie napływa. Co będzie w filmie? Kilka dni później zasugerował ponadto w kolejnym poście, iż działalność założyciela kanału Zero opiera się na hejcie i wyzwiskach kierowanych w stronę swoich przeciwników oraz wezwał do reakcji sponsorów jego kanału. Swego rodzaju wspólnikiem Matysiaka w nagonce na Stanowskiego stał się Zbigniew Stonoga, któremu, jak wiadomo, delikatnie rzecz ujmując, nie jest po drodze z poprzednim obozem władzy w naszym kraju i który uważa Stana za dziennikarza jawnie wspierającego właśnie tę opcję polityczną. Kilka dni temu przedsiębiorca ogłosił na swoim Twitterze, iż osoba, która dostarczy mu rzetelne dowody na niechlubną przeszłość Stanowskiego, otrzyma od niego na miesiąc do prywatnego użytku jedno z luksusowych aut. 5 sierpnia Stonoga wrzucił z kolei nagranie spod prokuratury okręgowej w Warszawie, na którym informuje, że składa właśnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Stana. Na filmie zabrakło jednak konkretów, o jaką sprawę chodzi, jednak w jego podsumowaniu Stonoga wykazał de facto swoje poparcie dla szalonego reportera, insynuując, że Stanowski ma na swoim sumieniu znacznie więcej niż Matysiak. A mam pytanie jeszcze do internautów. Jak myślicie, co jest gorsze? Kradzież Adidasów 29 lat temu, czy zadawanie się z człowiekiem, który... Jakub przesyła 2,93 zł. Jeszcze tego... Jak będziesz kiedyś gdziekolwiek walczyć i nie wyjdziesz pod ksywką Tabaluga, to ja nie wierzę w prawość. Stary, to wszystko jest kwestią odpowiednich pieniędzy. Jak będzie trzeba, to jako Tabaluga wyjdę, na spokojnie. Samego dnia Stonoga opublikował na swoich mediach społecznościowych... Adidasów za 120 tysięcy złotych? Czasami jak warto jest coś przemilczeć, to do narracji się o tym nie mówi, wiesz? Bo to ma zły wydźwięk. Lepiej powiedzieć, że ktoś Adidasy ukradł. ...społecznościowych oraz YouTube'owym kanale Nagranie, które było efektem jego akcji mającej na celu znalezienie brudów na Stanowskiego. Na nagranym z ukrycia filmie widać właściciela kanału Zero w trakcie zebrania z pozostałą częścią redakcji kanału, na którym Stano nerwowo reaguje na sugestie ekipy, by zająć się tematem afery Funduszy Sprawiedliwości, która miała polegać na odkryciu nieprawidłowości w przekazywaniu środków z funduszy właśnie za czasów rządów PiS. W odpowiedzi na propozycję podjęcia tego tematu Stanowski kilkukrotnie odmówił, powołując się na koneksję z konkretnymi osobami ze środowiska tego obozu politycznego oraz ogólną linię redakcji. No teraz będzie Fundusz Sprawiedliwości. Patrzę w ogóle, w jaki sposób jest anotacja zamieszczona odnośnie tego, że jest to własność pana Stonogi. Więc jak nie mam Stonoga, wyraził zgodę na publikację tych treści w zamian za reklamę jego książki. Mocne, mocne. No ale to można troszeczkę z niej zobaczyć. Tak? Nie można zobaczyć, nie atakujemy. Nie będziemy grać w jednej drużynie z Giertyka. Nie, słuchajcie, wiedzieliście od początku, jakie są zasady gry. Wiedzieliście, że bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, które nie poruszamy. I nie wpływajcie mnie teraz, że nagle was ugryzło sumienie, czy co. Słuchajcie, jest kilka osób, których nie ruszamy. Sam Stonoga podpisał opublikowane przez siebie nagranie słowami: mówiłem, a znowu nikt mi nie wierzył, bo oni to wszystko mi zrobili, bym już nigdy im nie zagroził. Tymczasem temat dość szybko podłapał również szalony reporter, który uznał de facto, że po tej publikacji kariera Stanowskiego dobiegła końca i triumfalnie ogłosił: chciałeś mnie zniszczyć, pisowski sługusie, bo wyciągnąłem ci prawdę. Koniec z tobą, poczekaj na cały swój materiał. Don't mess with szalony reporter. Wspomniana dwójka nie zali... nie, ale ta adnotacja don't mess with szalony reporter akurat była mocna. Liczyła się w tym przypadku rzecz jasna do wyjątków, ponieważ wyciek nagrania z redakcji kanału Zero spowodował olbrzymie poruszenie w całym internecie. Głos w sprawie zabierali zarówno zajmujący się polityką dziennikarze i sami politycy, jak i anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych, zarówno ci szanujący dotychczasową pracę Stana, jak i ci będący do niego w opozycji. Wśród komentujących miejscami zaczęły pojawiać się jednak pewne wątpliwości dotyczące autentyczności nagrania. Czujniejsi internauci zauważyli bowiem, że w trakcie rozmowy Stanowskiego z redakcyjnymi kolegami i koleżankami w cudzysłowie rozjechało się kilka dat dotyczących omawianych wówczas wydarzeń. W odpowiedzi na pytanie Stana, jakie świeże tematy nadają się do opracowania, poszczególni członkowie redakcji wskazywali na ostatni dzień matur, szansę na przypieczętowanie Mistrzostwa Polski przez Jagiellonię Białystok, a także tragiczny wypadek z człowiekiem wciągniętym przez silnik samolotu. Dwa pierwsze wątki wskazywały na to, że zebranie odbyło się 24 maja, jednak sytuacja na lotnisku w Amsterdamie miała się dopiero zdarzyć, ponieważ doszło do niej tydzień później, dokładnie 29 maja. Wskazywało to więc na to, że film został nagrany później, już po fakcie.
fakcie i tylko udaje starsze nagranie. Spostrzeżenia internautów doprowadziły do złagodzenia narracji dwójki oponentów Stana, czyli Stonogi i Szalonego. Zbigniew uznał jednak, że niespójności w datach wydarzeń omawianych na filmie mogą wynikać z nieumiejętnego podcięcia materiału. Ponadto poinformował, iż zweryfikował autentyczność nagrania pod kątem wygenerowania je przez AI, w związku z czym nadal uważa film za prawdziwy. W kolejnym wpisie już nieco mniej pewny swego Stonoga ocenił, że jeśli nagranie jest tak zwanym fejkiem, jest to bardzo niesmaczne zagranie ze strony Stana, które nie przykrywa jednak jego prawdziwych intencji. Znacznie bardziej ostrożny stał się jednak Szalony Reporter, który usunął cytowany przez nas przed chwilą wpis, a w jego miejscu napisał, że w obliczu nieścisłości dokonuje edycji, ponieważ cytując, nie chce iść z widłami za tłumem. Nie dość, że poszedł z widłami, to jeszcze mówił, nie zadzierajcie ze mną, a potem stwierdził, że nie chce iść z widłami za tłumem. Nie, no za mocno, naprawdę. Następnego dnia wszystko stało się klarowne i oficjalnie wyjaśniło się, iż nagranie było głównym elementem pranku Stanowskiego, który miał na celu ośmieszyć przede wszystkim Zbigniewa Stonogę, ale jak się okazało, wypunktował również niespecjalnie rozwinięte umiejętności weryfikacji materiałów wideo u Szalonego Reportera oraz ogólnie sporej części interesujących się tą tematyką dziennikarzy. Stano z samego rana wrzucił na swojego Twittera krótkie nagranie będące zajawką obszerniejszego wytłumaczenia sprawy, na końcu którego wsiada do niebieskiego Lambo, które miało być przecież nagrodą za dostarczenie brudów Zbigniewowi Stonodze. Widziałem wcześniej, że Zbigniew Stonoga obiecał niebieskie Lamborghini komuś, kto doniesie na mnie i znajdzie na mnie haki. No i taka łajza się znalazła po prostu. Bardzo mi z tego powodu przykro. I wiem, że liczycie na moje wyjaśnienia, ale nie mam na to siły. Około 13 na kanale Zero ukazał się już pełny film, na którym zaprezentowane zostały kulisy inscenizacji sytuacji zaprezentowanej na nagraniu opublikowanym przez Stonogę. Jak się okazało, całość została nagrana zaledwie kilka dni wcześniej, a wszystkie wątki łącznie z tym najważniejszym dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz reakcji Stana na propozycję podjęcia się tego tematu były elementem gry aktorskiej lidera kanału oraz jego redakcyjnej załogi. Ponadto Stanowski zaznaczył, że niezgodność dat zaprezentowana na nagraniu była swego rodzaju otworzeniem furtki dla branżowych dziennikarzy. Dobra, widzowie, ja idę po catering, a wy sobie oglądajcie, bo Rafciu zgłodniał. Którzy mieli okazję wykazać się w ten sposób swoimi umiejętnościami weryfikacji informacji. Koniec Stanowskiego! Koniec kanału Zero! Wreszcie wyszło szydło z worka! Ale to było piękne. Tylko, że w tym filmie była zaszyta mała pułapka, która miała odróżnić prawdziwych dziennikarzy od kretynów. No i co wiecie? Wiecie, co się stało? Odróżniła. W filmie nie zabrakło również wytknięcia początkowej triumfalnej postawy Szalonego Reportera oraz wyrażenia nadziei, że Zbigniew Stonoga dotrzyma słowa i odda Krzysztofowi na miesiąc swojej Lamborghini, jako że pojazd użyty do nagrania został jedynie wypożyczony. Szalony Reporter napisał don't b***, nie zadzieraj z Szalonym Reporterem. Brawo. Brawo Tom. Jestem z ciebie taki dumny. Myślę, że wybiłeś z głowy wszystkim zadzieranie z tobą. Ty i twoja wesoła kompania. Głupi, głupszy i dołączył trzeci, jeszcze głupszy. Więc panie Zbyszku, mam nadzieję, że dotrzyma pan słowa, że nie okaże się pan zakłamaną parówą i 1 września przekaże nam kluczyki do Lamborghini. W swoim filmie Stanowski przyznał, że wraz ze swoją redakcją miał pewne obawy, czy zgodnie z pewnym powiedzeniem rybka połknie haczyk, ponieważ przypuszczano, że Stonoga podda materiał do głębnej weryfikacji i zorientuje się, że coś jest nie tak, a tymczasem bardzo szybko zdecydował się on na jego publikację. Do tych słów postanowił w swoim filmie opublikowanym jeszcze tego samego dnia odnieść się sam Zbyszek, który wyznał, że natychmiast po otrzymaniu nagrania zweryfikował je pod kątem potencjalnego wygenerowania je przez AI. Przyznał się jednak po chwili do tego, że decyzja o publikacji była zbyt pochopna, jednak nadmienił, że uważał, że walczy w słusznej sprawie, jaką jest krucjata przeciwko przedstawicielom PiS-u, którzy mieli wyrządzić zarówno jemu, jak i całej jego rodzinie wiele krzywd. Stonoga nie zmienił jednak po całej akcji swojego podejścia do Stanowskiego. W dalszej części swojego filmu ocenił, że tym podstępem Stano tak naprawdę mocno przysłużył się byłej partii rządzącej i dał pożywkę jej zwolennikom, dyskredytując go w oczach społeczeństwa i szkodząc także jego charytatywnej działalności, a także kontynuował grzebanie w jego przeszłości w poszukiwaniu brudów. Pod wieczór Stonoga z kolei bardzo mocno odpalił się na swoim Twitterze, wrzucając zdjęcia ekipy kanału Zero na tle niebieskiego Lamborghini i w bardzo ostrych słowach odnosząc się do znajdujących się na fotografii dziennikarzy, cytując: generalnie można powiedzieć, że Stanowski w swoim budżecie ma najtańsze produkty w Polsce.
Koszt wynajęcia Lamborghini to 6300 na dobę, czyli na każdą prostutkę z tego kurwiego numeru przypada tylko 331 zł i 57 groszy. Tanie te lachociągi Stana, co? Kupom ze zdjęcia życzę wszystkiego najgorszego. Wtorek z pewnością nie był zbyt dobrym dniem dla Zbigniewa Stonogi. Jeszcze tego samego dnia inny medialny oponent biznesmena, a więc Jacek Murański, postanowił podzielić się z obserwującymi na swoim Instagramie decyzją łódzkiego sądu rejonowego, który uniewinnił go z zarzutów stawianych mu właśnie przez Stonogę. Przypomnijmy, że do sprawy z powództwa Zbyszka doszło z powodu słów Murana, który w sierpniu 2022 roku określił go na YouTubie mianem, cytując, oszusta organizującego lipne loterie służące do wyłudzenia pieniędzy od ludzi. W związku z korzystnym dla Murańskiego wyrokiem triumfalnie ogłosił on jeszcze w tym samym poście, że Stonoga jest oszustem i hochsztaplerem i każdy może go już w tej chwili oficjalnie tak nazywać. W treści nie zabrakło również kilku szpilek wbitych zarówno w Stonogę, jak i szalonego reportera w odniesieniu do akcji zorganizowanej przez Krzysztofa Stanowskiego. We wtorek wieczorem na YouTubeowym kanale Federacji Fame MMA odbyła się transmisja programu z serii Cage z udziałem Don Cassia, Pawła Tyburskiego i Marcina Wrzoska. Dla pierwszej dwójki program był pierwszą okazją do konfrontacji twarzą w twarz po feralnym ataku Tyboriego na Cassiusza na konferencji przed galą numer 21. Już na początku dyskusji panowie mieli okazję raz jeszcze ocenić wspomniane zajście z perspektywy czasu. Tyburski negatywnie ocenił postawę Cassiusza z tamtego wieczoru, podkreślając, że jako osoba, która sprowokowała go do ataku, powinien on również zadeklarować, że nie zawalczy na gali w momencie, gdy księżniczka został wyrzucony z wydarzenia. Jak ja bym miał taką samą sytuację, że ktoś to tak pizzę podaje, kurwa. Bym wstał i ktoś by powiedział, że go wyrzuci z federacji, to bym tak samo wstał i powiedział, to ja też wychodzę stąd i nie będę walczył, bo to było przeze mnie. Sam to prowokowałem i mam ja na tyle, że wypierdalam. Albo we dwóch wypierdalam, albo w dwóch zostajemy. Tak mi się zachował. Chwilę później panowie wrócili już myślami bezpośrednio do zajścia przy konferencyjnym stole, a Tyburski negatywnie wypowiedział się o postawie Cassiusza po jego ataku, który jak pamiętamy nie był wówczas skory do rewanżu i na tej podstawie ocenił go delikatnie rzecz ujmując mięczakiem. Ty jaką pitną jesteś? No ty jesteś pitną. Ty by rozbawiam mi głowę. Chłopie, ja bym nigdy się tak nie zachował, chłopie. Ja bym nie mógł się zachować w ten sposób. Ja bym wstał, kurwa, i cię rozbawał, nawet jakby to było z partyzanta. To nie było z partyzanta. Ta narracja powtarzała się podczas programu kilkukrotnie. Ponadto Paweł podtrzymał, że nie żałuje tego, co zrobił, jednak pierwotnie jego zamiarem nie było zrobienie krzywdy rywalowi, a w planach było po prostu rzucenie w niego jajkiem, a następnie poczęstowanie ciosem z otwartej dłoni na face to face. Cassiusz nie był jednak skłonny do tego, by wyjść oraz sprowokował go swoimi słowami, po których Tybori eksplodował. Paweł dodał, że uderzyłby Cassiusza ponownie, ale poza kamerami. Z kolei Cassiusz w odniesieniu do feralnego zajścia uznał postawę Tyburskiego za niehonorową, zarzucając mu atakowanie z tak zwanego partyzanta i zadanie ciosu przy pomocy tak zwanego sprzętu, którym miał być w tym przypadku mikrofon. Ty mówisz o latach 90. i mówisz o frajerstwie? To ktoś się zachował, kurwa, leżąc tego, czekaj, kto powiedział? Byłem i kto powiedział, w tył głowy? Kto powiedział o frajerze? Chłopie, no przed chwilą powiedziałeś. Przedtem, ty mówisz o latach 90. Ty mówisz o latach 90. Big Woman, jak na potrzeby walki z Normanem nazwano Pawła, zaprzeczał narracji Cassia, podkreślając, że nie był to atak z partyzanta, ponieważ doskonale widział on, że się do niego zbliża. Dodał także, że uderzył go z pięści, a nie mikrofonu, a ten znajdował się w jego dłoni, ponieważ decyzja o ataku była impulsywna. Nie miałem w ogóle intencji, żeby ci nie mignąć, tylko ręk głowy. Tu był jakiś impuls. Tu był mikrofon, a tu jest pięć i tak wstawałeś, a nie zresztą, żeby tu jak... Poza wspomnieniami z tamtej konferencji, panowie mieli sobie sporo do powiedzenia także w innych tematach i kłócili się w zasadzie od samego początku do końca programu. Temat, który wygenerował zdecydowanie najwięcej emocji oraz złej krwi, był związany z feralną akcją Tyburskiego z przeszłości, kiedy to miał on się wymieniać partnerką w łóżku ze swoim bratem, a z opisu całego zdarzenia wynika, iż niekoniecznie mogła ona wiedzieć, że panowie się zmienili, a przynajmniej tak to zinterpretowała część osób, w tym Maja Staśko. Warto przypomnieć, że Tyburski groził przed galą Prime'u ochoczo wracającemu do tych tematów Cassiuszowi pozwem, który ostatecznie nie został złożony. Wątek powrócił jednak we wtorkowy wieczór w studiu Fame'u, a Cassiusz bez ogródek przyznał, że zachowanie braci w kwestii w cudzysłowie wymiany na czas stosunku z kobietą było najgorszego sortu i jest dla niego czymś obrzydliwym, natomiast Tyburski po raz kolejny próbował wymusić na Cassiuszu wypowiedzenie słów, po których będzie mógł pozwać go o zniesławienie. Powiedziałeś, że jeden wychodził z łazienki, a drugi wracał. Potwierdzasz to, co powiedziałeś teraz? Że, twierdzam. Tak? O. Czyli mówi, uważasz, że zgodziliśmy się. Tam się tak? Ta słówka nie... No to po chuj pierdolisz, to zajebana! Śmieci, to kurwa głosówkę se odczytaj, kurwa! Ja pierdolę, głosówkę sam nagrywał i teraz będzie zasłucha mała. Z biegiem czasu wymiana argumentów przeistoczyła się we wzajemne przekrzykiwanie się i bluzgi, aż w końcu księżniczka nie wytrzymał i opluł swojego medialnego oponenta. Albo przekręcają kurwa sytuacje, które są w internecie. Czy mówisz, że kurwa jeden wychodził z kibla, a drugi wracał? Co ty kurwa w ogóle pierdolisz? A co nagrałeś? Pana. Śmieciu ty zwykły, jeszcze raz kurwa tak powiedz robić. Ci w ryj.
Co ciekawe, obaj panowie wyrazili chęć na rewanż. Tyburski powiedział, że mógłby wyjść do Kasjusza nawet w preferowanej przez niego formule, czyli boksie w dużych rękawicach, a także bez sędziego w oktagonie. Natalia, dziwisz się, że wybrałem widzów zamiast ciebie? Widzowie wpłacili mi 600 zł, a ja na ciebie bym musiał stracić 600 zł. Już z kolei w typowym dla siebie stylu zaznaczył, że w obecnej formie nie dałby rywalowi żadnych szans. Będzie deklasacja. Jeszcze raz? Nie ma zgody na to. Ja pierdolę, ty mi tak, ty masz poczucie humoru. Dlaczego? Mimo tego, iż w studiu zasiadało dwóch medialnych rywali Życińskiego, czyli Tyburski i Wrzosek, to ten drugi tego wieczoru nie wykazywał się zbyt dużą aktywnością w atakowaniu Kasja i pozostał w cieniu Pawła. Wyręczyć go w dyskusjach z Kasjuszem musiał więc jego najbliższy rywal Tomasz Adamek, który połączył się ze studiem telefonicznie i po raz kolejny wdał się z nim w dyskusję. Ty, Natalia, ja ci podam TeamSpeaka na Facebooku. Mam nadzieję, że jesteś na tyle umiejętna, że potrafisz włączyć tę aplikację, okej? Okej? Masz. Channel switched. Wejdź na to. Podczas której tym razem był znacznie bardziej negatywnie nastawiony do pochodzącego z Iławy zawodnika, co wskazuje na to, że postać Kasja zaczyna już wyraźnie działać mu na nerwy. Góral był kąśliwy i wulgarny wobec Kasja jak nigdy dotąd. Ty w tym wywiadzie powiedziałeś, że do Kasjusza rzekomo tak powiedziałeś, że ma on zamknąć jadaczkę, bo go połamiesz i znokautujesz w szatni. No ale tak powiedziałem, słuchaj, znokautuję cię, ale nie zarobisz pieniędzy, ja nie muszę, bo ja... To chyba pod nosem powiedziałeś sobie, bo ja nic takiego nie słyszałem. Słuchaj, spierdliłeś szaty jak mały chłopiec, bo się bałeś, kurwa, proste. Czy dalej myślisz, że 0,8 dopuszczone jest super? Zobaczysz w pierwszej rundzie. Zobaczysz w pierwszej rundzie, jak bije Tomasz Adamek. No zobaczę, kurwa, to ci zobaczę. To super. Dzisiaj mogę stanąć i daję ci, kurwa, daję ci nie wiem, czy rundę wytrzymać. To mówicie, że nawet nie wiem, czy rundę wytrzymać. Super, to zobaczysz ten narodowy, jak zostanie koło Adamka. O, super. Znacznie mniej, ja w zasadzie nic do... Myślicie, że wyczymie rundę, czy nie wyczymie? Do powiedzenia Kas już nie miał jednak przy okazji telefonu do Denisa Załęckiego. Widzowie z czatu od dłuższego czasu nalegali na połączenie z Bad Boyem, jednak reżyserka nauczona ostatnim zamieszaniem z Tomaszem Oświecińskim nie była skora się z nim łączyć. Sprawy w swoje ręce wziął jednak Boxdel, który zadzwonił do Turunianina ze swojego telefonu i poprosił go o przewidywania dotyczące pojedynków osób zasiadających w studiu. Załęcki przy okazji walki Kasja oraz faktu, że dominował on nad Adamkiem w rozmowie telefonicznej ocenił, że Życiński czuje się w cudzysłowie mocny w gębie, ponieważ nie ma go w pobliżu i przytoczył sytuację z nagrywek do trailera, podczas której panowie mieli okazję się skonfrontować i według Denisa Kasjusz miał być...